i rozmawiał z panem Pawłem Strawą na temat tego, że w przyszłym roku, czyli w tym roku dzisiaj chciał zorganizować konkurs wywoływania wilków z polskiej klasy. Niestety nie przyjechał, ale chcemy, żebyście państwo posłuchali tą rozmowę telefoniczną z tamtego roku, a później poprosimy naszych specjalistów, jednego z Mazur, drugiego z Bieszczad, żeby tutaj zrobili ten pokaz. Czy możemy spróbować? Bardzo proszę. Wcielali się strasznego zwierza. To znaczy będziemy wywoływać wilka z lasu. Słuchajcie, bo może na przykład wywoływać również jelenia. Wyobraźcie sobie, że istnieją tacy panowie, którzy nazywają się... Jak to się nazywa? Wywoływacze jeleni. Wywoływacze jeleni, dokładnie. Którzy imitują głosy jeleni, żeby te jelenie... coś konkretnego dla nich zrobiły, chociaż wywołali, skasowali bilet. Uwaga, tak brzmi taki pan, który generalnie wywołuje jelenie, jest to odgłos ludzką paszczą. Tak. Po jakiejś imprezie to uzyskane zostało prawdopodobnie, ale również można i na przykład tak robić. Jest to tak zwane ględzenie łani, również ludzką paszczą. Już mówiłem. I to no pan właśnie tak paszczuje. No mi jakoś mniej wychodzi. Słuchajcie, ale jestem dobry w wilkach. Dokładnie, a ponieważ jest konkurs wywoływania jeleni z lasu w Polsce, ogólnopolski, to dlaczego nie wywoływać wilków w ramach ogólnopolskiego konkursu? Więc dzwonię tam jako ten wywoływacz wilka. Witam serdecznie, proszę pani, ja na ten konkurs wabienia jeleni, jeszcze są tam kwalifikacje. Wiesz, w sobotę się odbyło wszystko. Proszę pani, ja chciałem zaproponować swoje usługi, zorganizowanie konkursu wabienia wilka. Niech pan poczeka, ja połączę z tym panem, też organizował. Dobra, super, chwileczkę. Dobra. Halo? Witam serdecznie, Kolasiński. Ja chciałem zgłosić, proszę państwa, do państwa też konkurs wabienia wilka. O. To jest też rzecz, którą ja się zajmuję od lat. Wabiam wilki profesjonalnie. Mam odgłosy paradne, odgłosy leśne, odgłosy tarła, odgłos spotkaniowy, odgłos na pożegnanie, wszystkie różne odgłosy. I chciałbym właśnie wywabiać tego wilka z lasu, zrobić konkurs u państwa. Czy państwo są na to otwarci? Jak najbardziej, myślę, że tak. Teraz tak, no musielibyśmy się jakoś ewentualnie gdzieś tam kiedyś spotkać. Dobrze. Jak to wyglądało i tak dalej. Super, ja bardzo chętnie mogę wysłać mailem swoją jakieś taką ofertę. Nasze hasło być się chce. To jest duża impreza, nas jest tam chyba parunastu. Ja może panu zaprezentuję parę dźwięków. Tak krótko dla próby może samo. To jest prawda tak zwane wycie polanowe, spotkaniowe. Teraz wycie tak zwane warkotne, to jest wycie pojedynkowe, kiedy dwóch basiorów walczy o samicę, żeby mieć małe. Tak? Tak, i też wycie na pożegnanie. Nas jest tutaj 16 zrzeszających Towarzystwo Wilków w Polsce imienia Virginia Woolf. I to organizujemy. Czy takie spotkanie u państwa mogłoby być? Tak, mogłoby być. Tylko że tak, no to następny raz to chyba spotkamy dopiero, raczej my konkurs organizujemy raz w roku tylko. Tak, to zawsze się gdzieś tak spotykamy, raczej staramy po zmierzchu się spotykać, wie pan, kiedy już jest ciemno. Ale ja będę pilnował, czy na wiosnę się zgłosić do państwa? Tak, jak najbardziej. Dobra. Jakiś numer telefonu do pana? Co tak, wie pan co, ja wyślę, bo tutaj widzę waszego maila, ja wyślę na ten mail państwu ofertę z Wilczych Dołów tutaj. Mamy też, współpracujemy z Wilkami Morskimi, z Gdańska mamy szeroko tutaj jakby ten. Dobrze. To pozdrawiam. Bardzo chętnie. Pożegnam się po Wilczemu, dobrze? Dobrze. Dziękuję bardzo, do widzenia. To nie, pomyślał sobie, że ja robię. Brawa, proszę.